Witajcie moi widzowie na kanale Dominika i Olusia. Dzisiaj znowu jestem sam, Olek pojechał na wycieczkę, wróci dopiero jutro. Więc ja na ten weekend chciałem nagrać. Nagram sobie taki filmik, porównanie blisterków. 6-saszetkowy z dwoma limitami i 5-saszetkowy z jedną limitą. Wy napiszecie, który był lepszy, który bardziej się opłaca. Kto jeszcze nie oglądał naszych filmów, jest tu pierwszy raz, bo widzów przybywa. Wczoraj 10 subów przybyło, pięknie. Zapraszam do starych filmików. Linki będą na dole, a starych. W sensie, że nagrywanych parę dni temu, ale z FIFA czy 6.5. A kto już oglądał, a chce nam pomóc, to niech ogląda jeszcze raz. Pierwsza limita z 5-saszetkowego boksika. Gerard Piqué. Pięknie. Barca wygrała 3-0, tak? Oglądałem kilka meczów Ligi Mistrzów. Niektóre były fajne. Bayern wygrał 3-0, tak? Dobra, no to zaczynamy. Pogba, Manchester United też chyba 3-0 wygrali, tak? Macie koda, bo może Pogba jest poszukiwanym zawodnikiem. Armani, Ramirez, Aguilar, Thiago Silva i tu pięknie, fansik, Filip Krovinović, Benfica Lisbona. Ten boksik z pięcioma, boksik, ten blasterek z pięcioma saszetkami kosztuje 20 zł, a tamten 25, bo i oceńmy, który wypadnie lepiej. Rozel, Dzeko, bardzo dobry zawodnik, Higuain, Lucas, Griezmann. Jak ktoś chce jakieś kody z jakichś zawodników, to pisać, może jeszcze mam. Maximilian Philipp, France, Bayern. Znaczy nie Bayern, co? Borussia. Borussia przegrała niestety 1-3. No, ale może w następnym meczu mi lepiej pójdzie. Co tam było? Karteczka. Barzagli, Kramer, Malasz, bramkarz, w końcu Legia, polski klub oczywiście. No, zmienili trenera, przyszedł jakiś Chorwat, nowych zawodników przyniósł ze sobą, zobaczymy. Nie jest to najlepsze rozwiązanie. Pięknie, Cristiano Ronaldo na fansie. No przepięknie, 600 career goals, 600 goli strzelił w karierze już, no szok. I Barca razem z nim, pięknie, Alba, basket, pięknie, powiem wam, piękna saszetka. Barca i Real w jednym. No to jedziemy. Ciekawe, ciekawi mnie. Powiem wam, otwarłem dopiero 50 saszetek gdzieś i dopiero mam jednego rara. A jeszcze ktoś pod tym filmem napisał, że oszustwo, że podłożyłem. No masakra. Pjanić. Niezgoda, Legia, fajnie. Masz tu do malarza niezgoda. Mamolas. Salvio, jakbym chciał karty podkładać, to co bym robił? Kupował i podkładał, nie? Roma jest, bosko, lubię logosy. W drugim sezonie miałem pecha z logami, naprawdę. Dopiero mnie Damcio kolekcjoner uratował wymianą. I to już długo po kolekcji. Damcio kolekcjoner, jak oglądasz, to dzięki za tamtą wymianę. Jeszcze raz, to była najlepsza wymiana w moim życiu. Bu. Kopczyński, Legia, no pięknie. Jędrzejczyk, Legia, pięknie, no kurczę, ten. Blisterek legionistów, czterech legionistów. To tak samo ostatnio miał ten. Radion, Sara. I co? Fansik będzie jakiś. Pięknie, Ferencvarosi logo, no szok, no szok. A więc tak, ten blisterek to Legia i dwa logosy. No zobaczymy teraz blister ze Smyka. Tamten blister był ze sklepu... To jest coś tam. Tak obcinam wszystko, my nawet te karteczki odkładamy. Nie wiem po co mam takie... Kurczę, chyba ta limita wyskoczyła, no dobra, już ją zdradzę. Wszystkie limity się pokazały, a dobra. Harry Kane i Lionel Messi. Pięknie Messi wpada, dziękujemy blisterku ze Smyka. No więc powiem już, blister ze Smyka chyba wygrał. Dobra. No to jedziemy dalej. Sześć saszetek. Życzę sobie rara, powiem szczerze. Strutman. Rugani. Salvio. Thiago Bayern München.
Tambę. O, lubię Kamerun, fajnie, że jest Kamerun. Pracowałem we Francji, to miałem kolegów z Kamerunu, bardzo fajni ludzie. Co jest z tym zoomem? No. I pięknie, fansik logo Real. Logo Realu. Zrobimy to tak. Okej. Nie obraźcie się, że teraz tak mieszam, ale logosy, żeby były koło siebie. Muszę się streszczać, żeby ten film nie był za duży. Oglądam teraz filmy Radiana, Musioła i Sepka. No bo oni mają najwięcej. Oprócz tego oglądam inne filmy. Czasu na to schodzi. I tyle. O, dwa Manchestery i znowu fansik się trafi. Edison Cavani. PSG. 5-0 PSG. Wygrało. Na razie idzie im dobrze. Zobaczymy, jak trafią na silniejszego przeciwnika. A z kim tam PSG jest w grupie? Koman nie z Bayernem München? Zobaczymy. PSG. Boca Juniors. Barca, Rakitic. Pięknie, dwie karty sklejone. A to może być rarek. To zrobimy od razu. Cyk. I cyk. Nie ma rara. Sokratis Papastopoulos. I Kamerun Bosko. Kurczę, dawać rara. Bo to później już się nie będzie opłacać rzeczywiście kupować saszetek. W sensie, jeżeli dwa boksy kosztują 50 zł, a będzie brakować jakiegoś rara, no to lepiej go będzie dokupić niż strzelać, jak już się będzie miało większość kart, a na razie dopiero zaczęliśmy zbierać. Kroos, Oblak, Asamoa, Kimpembe, Ginter, Matias, no i Fansik, tak? Juventus, Douglas Costa. Ktoś tam pisze, że już go drażnią te fansy, no ale tak to zrobili w tej edycji. Może w następnej będzie lepiej. Benatia i Barara. Klub Ameryka. Benfica, Borussia, Weigl i są dwie karteczki. Tak czuję, to nie jest żaden rarek. Legia, Guilherme, Fansie i Andreas Iniesta na Fansie. No już nie mam gdzie, to zasłonię tego. Dobra, dajcie coś fajnego. Ostatnia saszetunia. Emerson, Moulin, Thibaut Moulin, Jimenez, Tapia, jest szansa. O kurczę, powiem wam, tu coś czuję chropowate. Fansik, Sofian Amrabat, no i jest Thierry Henry, legend. Pięknie, po prostu pięknie, nie mogło być inaczej. Na końcu pozdrowienia, przeczytam tu z boku, nie będę tej kartki dawał, bo chciałbym, żeby się ikonka zrobiła z Thierry Henry, wiecie, i więc blister ze smyka wygrał na bank. No bo to już nie ma znaczenia. Lionel Messi był z Barcy i Thierry Henry, też Barcelona, legenda. Pamiętam, jeszcze niedawno ten zawodnik grał. Patrzcie, to jest ta karta bez numerku. A więc pozdrawiam. Przy akompaniamencie legendy Thierry Henry'ego pozdrawiam Bartixa.pl, Kuba Games, tak? Anelim 11, Troll XD, Anakus, Paweł Kmita, Champions League, Szymon 560, Frydziek Bartek, Seba Kolekcjoner, Olek Kolekcjoner Kart Piłkarskich, Alan Kamiński, Bartix.pl, Damcio Kolekcjoner, Danielo 147, a Bartix.pl znowu ma szczęście dwa razy. Ktoś dzwoni do domofonu, nie mam czasu wstać teraz. Kamil Hodowca Kulików, Weronika Główczewska, Cipsek.pl, Kolekcjoner Kart, Kajakarz 500, Majki, Polecasz Illuminati, Naxon Gaming, Krzysiu Świerkowski, Kosmita Squilty, Matisu, Bartosz TV, Pirotechniczny, Karolek i Kacper Czupryniak. Was wszystkich pozdrawiam. Po prostu jestem ucieszony z tego rara. Już czułem ostatnia saszetka, czułem to chropowatość. Jest bosko. Na jeszcze niecałe 50 saszetek otwarta, już jest druga rarka, więc średnio się trafia. No i co jeszcze?
Q&A byliście mało aktywni, więc wpadajcie, bo nie będzie następnego Q&A. Trzymajcie się, pa!